Arthur C. Clarke, tomik opowieści 10 światów. Wpadka. Nie notujemy na Marsie wielu przestępstw, powiedział nie bez żalu inspektor Rawlings. Szczerze mówiąc, głównie dlatego wracam do Scotland Yardu. Gdybym tu posiedział dłużej, wyszedłbym zupełnie z wprawy. Siedzieliśmy w głównym holu obserwacyjnym kosmoportu Phobos, z którego rozciągał się widok na poszarpane, spieczone słońcem skały tego maleńkiego księżyca. Prom rakietowy, którym przylecieliśmy tutaj z Marsa przed 10 minutami, już opadał powoli w powrotnym kursie na zawieszony w dali na tle gwiazd glob w odcieniu ochry. Za pół godziny mieliśmy wejść na pokład transplanetowca odlatującego na Ziemię. Świat, którego większość pasażerów nie widziała na oczy, ale który mimo to nazywała domem. A jednak, ciągnął inspektor, od czasu do czasu zdarza się parę spraw, dla których warto żyć. Pan jest handlarzem dziełami sztuki, panie Makar. Zapewne więc znany jest panu ten głośny przypadek w mieście Południk sprzed 2 miesięcy. Nie przypominam sobie. Odrzekł niski, pulchny jegomość o śniadej cerze, którego wziąłem za jednego z powracających turystów. Widać, inspektor nie omieszkał sprawdzić listy pasażerów. Ciekaw byłem, czego zdążył się dowiedzieć o mnie i próbowałem pocieszyć się, że mam czyste, powiedzmy, prawie czyste sumienie. Każdy przecież przemycił jakiś drobiazg przez marsjańską kontrolę celną. Sprawę dość umiejętnie zatuszowano, wyjaśniał inspektor. Ale prędzej czy później tak wszystko wychodzi na jaw. Otóż pewien złodziejaszek z ziemi połakomił się na najcenniejszy skarb Muzeum Południka, boginkę Syrenę. Ależ to czyste wariactwo, wtrąciłem z niedowierzaniem. Jest bezcenna zgoda, ale przecież to tylko kawałek piaskowca, a nikt się nie odważy jej sprzedać w całości. Równie dobrze można by ukraść Monę Lizę. Inspektor uśmiechnął się pobłażliwie. I to się już raz zdarzyło. Być może motyw był ten sam. Są kolekcjonerzy, którzy gotowi są dać fortunę za taki okaz, choćby do końca życia nie mogli pochwalić się swym nabytkiem. Czy zgodzi się pan ze mną, panie Makar? Święta prawda. W moim zawodzie człowiek ma do czynienia z maniakami wszelkiej maści. Właśnie ten facet, nazywa się Denny Weaver, dostał zdrową dolę od jednego z takich maniaków. I gdyby nie nadzwyczaj niepomyślny dla nich zbieg okoliczności, uszedłby z łupem. Megafony przepraszały za dalsze, nieznaczne opóźnienie spowodowane kontrolą paliwa i prosiły niektórych pasażerów o zgłoszenie się do informacji. Gdy oczekiwaliśmy na zakończenie ogłoszeń, usiłowałem pozbierać w pamięci mój nader skąpy zasób wiadomości o bogince Syrenie. Choć nie widziałem oryginału, w bagażu miałem, podobnie jak większość powracających turystów, dokładną kopię opatrzoną certyfikatem Marsjańskiego Urzędu Sztuki, gwarantującym, że ta naturalnej wielkości reprodukcja jest wierną kopią tzw. boginki Syreny, odkrytej w Mare Sirenium przed 3. ekspedycją, Anno Domini 2012. Aż dziw, że taki drobiazg był powodem tylu kontrowersji. Marnych 8 czy 9 cali wysokości w muzeum na Ziemi nikt by na to 2 razy nie spojrzał. Głowa młodej kobiety o nieco orientalnych rysach, wyciągniętych płatkach uszu, włosach skręconych w gęste, drobne loczki przylegające do czaszki, na wpół rozchylonych ustach wyrażających ni to rozkosz, ni to zdumienie. I to wszystko. Jednakże tajemnica pochodzenia posążka pozostaje na tyle niejasna, by natchnąć 100 sekt religijnych i zapędzić grono szacownych archeologów do domu wariatów. Nieomylnie ludzka głowa nie miała racji bytu na Marsie, którego jedynymi inteligentnymi mieszkańcami były skorupiaki. Uczone homary, jak z lubością nazywa je prasa. Rdzennym Marsjanom daleko było jeszcze do rozpoczęcia lotów kosmicznych, a zresztą cywilizacja i wymarła, nim na Ziemi pojawił się człowiek. To też nic dziwnego, że boginka jest zagadką numer 1 Układu Słonecznego. Nie sądzę, by udało nam się rozwiązać ją za mojego żywota, jeśli nie pozostanie tajemnicą po wsze czasy. Danny obmyślił cudownie prosty plan działania, kontynuował inspektor. Panowie wiedzą, jak doszczętnie zamiera życie marsjańskiego miasta w niedzielę, kiedy wszystko się zamyka na 10 spustów, a koloniści siedzą w domach i oglądają program telewizyjny z Ziemi. Właśnie na to liczył nasz Denny, gdy w piątek późnym popołudniem zameldował się w hotelu w Południku Zachodnim. Miał całą sobotę na rozpoznanie muzeum. Bezludną niedzielę na samą robotę, a w poniedziałek rano dołączyłby do tłumu innych turystów opuszczających miasto.
W sobotę rano przeszedł spokojnie przez niewielki park i wkroczył na teren Południka Wschodniego, gdzie znajduje się muzeum. Nie wiem, czy panowie się orientują, że miasto zawdzięcza swą nazwę dokładnemu położeniu na 180 stopniu długości geograficznej. W parku leży potężny kamień z wyrytym południkiem zerowym, żeby turyści mogli fotografować się, stojąc jednocześnie na dwóch półkulach. Zdumiewające, jakie błahe rzeczy ludzi cieszą. Denny poświęcił dzień na zwiedzanie muzeum, dokładnie tak jak pierwszy lepszy turysta, zdecydowany skorzystać jak najwięcej za cenę biletu. Ale gdy zamykano muzeum, pozostał w środku. Skrył się w jednej z galerii zamkniętych dla zwiedzających, gdzie przygotowywano rekonstrukcję późnej epoki kanałowej, ale z braku funduszy prac nie ukończono. W ukryciu pozostał do północy, na wypadek, gdyby w budynku zasiedzieli się do późna jacyś gorliwi naukowcy. Po północy wyszedł z kryjówki i zabrał się do dzieła. Chwileczkę, wtrąciłem. A gdzie był nocny stróż? Pytanie moje rozbawiło inspektora. Mój drogi, takie zbytki są na Marsie całkowicie zbędne. Nie zainstalowano nawet systemu alarmowego. Komuż bowiem przyszłoby do głowy kraść kawałki piaskowca? Owszem, boginka była starannie zabezpieczona w mocnej gablocie z metalu i szkła przed niefrasobliwymi zbieraczami pamiątek. Ale nawet gdyby została skradziona, złodziej nie miałby gdzie się skryć, a ponadto rewidowano by wszystkich odjeżdżających podróżnych od chwili zniknięcia statuetki. Inspektor miał rację. Myślałem kategoriami ziemskimi, na śmierć zapomniałem, że każde miasto na Marsie stanowi odrębny światek ograniczony sztucznie wzbudzonym polem, chroniącym go przed mrozem niemal doskonałej próżni. Poza tym elektronicznymi osłonami zieje bezwzględnie wroga pustka marsjańskiego interioru, gdzie człowiek nie przeżyje kilku sekund bez zabezpieczenia. Dzięki temu utrzymanie ładu i porządku nie stanowi poważnego problemu. Nic dziwnego, że Mars szczyci się niską przestępczością. Denny miał przy sobie wspaniały zestaw narzędzi, nie ustępujących precyzją zegar mistrzowskim. Najistotniejszą jego częścią była mikropiła, nie większa niż lutownica. Miała cienkie, jakby była ostrze, poruszane z prędkością miliona obrotów na sekundę przez zasilacz ultradźwiękowy. Cięła szkło lub metal jak masło. I pozostawiała rysę nie szerszą niż włosek. Co miało niebagatelne znaczenie. Denny bowiem nie chciał pozostawić najmniejszych śladów po swojej koronkowej robocie. Domyślają się panowie zapewnie, jaki miał plan działania. Chciał przeciąć podstawę gabloty, by podmienić jedną z owych pamiątkowych replik na oryginalną boginkę. Niewykluczone, że dopiero po paru latach jakiś nader dociekliwy ekspert dokonałby przerażającego odkrycia. Dużo wcześniej jednak oryginał powędrowałby na Ziemię, doskonale zamaskowany jako swoja własna kopia. I do tego z oficjalnym potwierdzeniem autentyczności. Majstersztyk, panowie. Szkoda gadać. Czuł się biedaczyna trochę nieswojo. Pracując w tej mrocznej galerii pośród liczących miliony lat rzeźb i wszelkich innych tworów niewyjaśnionego pochodzenia. Muzea na Ziemi też nie należą do najprzytulniejszych miejsc w nocy, ale przynajmniej są ludzkie. A w trzeciej galerii, która jest przybytkiem boginki, ogarnia człowieka szczególny niepokój. Pełno tam płaskorzeźb ukazujących zmagające się ze sobą niesamowite zwierzęta. Przypominają potężne chrząszcze i większość paleontologów wyklucza, by kiedykolwiek żyły naprawdę. Wypryk natury czy też wyobraźni należały wszak do tego świata i mniej niepokoiły Dennego niż boginka, która patrzyła na nie z perspektywy wieków, rzucając mu wyzwanie, by wyjaśnił nieprzeniknioną tajemnicą jej istnienia. Przejmowała go dreszczem. Skąd wiem? Sam mi to powiedział. Denny zabrał się do cięcia gablotki z ostrożnością szlifierza diamentów, szykującego się do przecięcia drogocennego kamienia. Wycięcie drzwiczek gabloty trwało bez mała całą noc. Zaczynało świtać, gdy wreszcie wytchnął i odłożył piłę. Zostało jeszcze dużo do zrobienia, ale najcięższe miał już za sobą. Włożenie kopii do gabloty, sprawdzenie jej wyglądu w porównaniu ze zdjęciami, które przezornie zabrał za sobą, i wreszcie zatarcie śladów mogło potrwać niemal całą niedzielę. Ale nie widział najmniejszych powodów do obaw. Miał przed sobą pełne 24 godziny, by w poniedziałek z radością powitać pierwszych zwiedzających, zmieszać się z nimi i wyjść jak gdyby nigdy nic. Wyobraźcie sobie zatem, panowie, jaki przeżył wstrząs, gdy oto główne drzwi otworzyły się z hałasem o 8:30 i cała licząca 6 osób obsługa muzeum rozpoczęła przygotowania do przyjęcia pierwszych turystów. Denny rzucił się do awaryjnego wyjścia, pozostawiając wszystko na miejscu zbrodni. Narzędzia, boginkę i cały majdan.
Kolejna niespodzianka czekała go na ulicy. Przecież miała być docna wyludniona, a mieszkańcy winni o tej porze siedzieć w domu i czytać niedzielne gazety. Tymczasem wybiegł prosto na tłum obywateli południka wschodniego, spieszących do fabryki, biur jak w każdy powszedni dzień tygodnia. Gdy biednak dotarł do hotelu, już tam na niego czekaliśmy. Nie poczytujemy sobie tego za nadzwyczajne osiągnięcie. Trudno nie wydedukować, iż tylko przybysz z ziemi i to całkiem świeży, mógł przeoczyć główny tytuł do sławy miasta Południk. Nie wątpię, iż panowie wiedzą, o co mi chodzi. No, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, odparłem. Nie da się zwiedzić całego Marsa w ciągu 6 zaledwie miesięcy, a ja nie dotarłem dalej niż do Syrtis Major. Sprawa jest doprawdy dziecinnie prosta, ale bądźmy wyrozumiali dla Deniego. Sami mieszkańcy miasta niekiedy wpadają w tę pułapkę. Na ziemi pozbyliśmy się raz na zawsze kłopotu, utopiwszy południk po prostu w Pacyfiku. Ale na Marsie, jak wiadomo, wody nie uświadczysz, co oznacza, że ktoś przecież musi mieszkać na międzynarodowej linii podziału czasu. Deny miał bazę wypadową w południku zachodnim. Tam owszem, trwała w najlepsze niedziela. W tę feralną niedzielę też powrócił Deny do swego hotelu, by wpaść w nasze ręce. Lecz w południku wschodnim, ledwie pół mili dalej, była jeszcze sobota. Ten niewinny spacerek przez park pomieszał mu szyki. Jak pech to pech. Po chwili milczącego współczucia spytałem, ile dostał? 3 lata. Odpowiedział inspektor Rawlings. Dość łagodny wyrok. 3 lata marsowe, to prawie tyle, co 6 naszych. I dosłownie astronomiczną grzywnę, która równa jest, cóż za dziwny zbieg okoliczności, kosztom niewykorzystanego biletu na Ziemię. Nie poszedł rzecz jasna do więzienia. Marsa nie stać na taki nieproduktywny luksus. Deny musi pracować na życie pod dyskretną kuratelą. Jak wspomniałem, Muzeum Południka nie mogło sobie pozwolić na zatrudnienie nocnego stróża. Otóż teraz go już mają. Zagadka dla panów. Kto nim jest? Wszyscy pasażerowie proszeni są o przygotowanie się do wejścia na pokład za 10 minut i odebranie bagażu podręcznego. Zapowiedziały megafony. Gdy przechodziliśmy do śluzy powietrznej, zadałem z ciekawości jeszcze jedno pytanie inspektorowi. A co się stało z ludźmi, dla których Denny zrobił ten skok? W grę wchodziła przecież grupa Forsa. Złapaliście ich? Jeszcze nie. Skrzętnie zatarli za sobą wszelkie ślady i mam wrażenie, iż Denny nie kłamał, zaklinając się na wszystkie świętości, że nie potrafi nam pomóc. No tak czy owak, to już nie moja sprawa. Jak panom mówiłem, wracam na stare śmieci do jardu. Ale policjant ma zawsze oczy otwarte. Jak handlarz dziełami sztuki, nieprawdaż, panie Makar? Cóż to, widzę po pańskiej twarzy, że niezbyt dobrze znosi pan podróże. Służę tabletką na chorobę kosmiczną. Nie, dziękuję, odpowiedział pan Makar. Nic mi nie jest. Jego ton był wyraźnie nieprzyjazny. Temperatura towarzyska w ciągu ostatnich kilku minut spadła poniżej zera. Spojrzałem na pana Makara, potem na inspektora. I wtem zrozumiałem, że czeka nas nader interesująca podróż.